Witajcie, kochani. Przygotowałam dla Was mentalną relaksację pracy z wewnętrznym dzieckiem. Dlaczego jest to takie ważne? Wszelkie przekonania, programy, które niesiemy ze sobą, utrwalają się przez kolejne lata, ale powstają, kiedy nasze fale mózgowe są w falach alfa, zazwyczaj do 7 roku życia. Wtedy wszelkie przekonania, programy przyjmujemy od naszych autorytetów, rodziców, dziadków i przyjmujemy jako, że jest to prawda. Czyli jeżeli usłyszymy, jesteś świetna, poradzisz sobie, osiągniesz sukces, będziemy to utrwalać i rzeczywiście przez życie będziemy szli z sukcesem. Natomiast jeżeli będziemy słyszeć, no ale przecież ty się do tego nie nadajesz, nie poradzisz sobie, jesteś za mały, to całe życie nie nadajemy się, nie poradzimy sobie. Ale tam nie idź, tam jest niebezpiecznie, więc się boimy. I te programy z roku na rok utrwalamy. Boimy się, wstydzimy się, nie mamy odwagi, nie wierzymy w siebie, mamy niskie poczucie wartości, brak pewności siebie. Lata mijają i każde doświadczenie, przez które przechodzimy, utrwala program. Dlatego tak ważne jest doświadczenie pracy z wewnętrznym dzieckiem. Mentalna relaksacja, którą dla Was przygotowałam, jest w falach mózgowych teta, czyli w tych falach, w których otwieramy się na sugestie w zgodzie ze sobą samym. Ja też często mówię, że bierzesz wszystko, co korzystne, resztę odrzucasz, czyli to, co jest dla Ciebie dobre. Bo przecież nie znam Ciebie, nie znam Was wszystkich. Dlatego ważne jest, żeby wziąć dla siebie to, co jest korzystne, żeby uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko, żeby cofnąć się do tej małej dziewczynki, do tego małego chłopca, kiedy miało roczek dwa, do 7 roku życia, do tych momentów, które pamiętasz, bądź momentów, które po prostu przyjdą podczas tej głębokiej relaksacji, przytulić, ukochać, zapewnić o akceptacji, żeby z nowymi programami wyjść w nowe życie, wyjść z transu i rozpocząć nową jakość swojego życia. I wiem, że to nie dzieje się za pstryknięciem palca. To jest praktyka, ale praktyka przez doświadczanie. A zmiana przychodzi przez doświadczanie właśnie. I dlatego tak często do tego zachęcam. Pamiętam swój moment, kiedy pracowałam z wewnętrznym dzieckiem w regresji, kiedy z uczuciem takiego oddzielenia emocjonalnego. Ja to nazwałam nawet będąc już w transie, bo de facto nie wiedziałam, z czym będę pracować. Pojawił się jakiś lęk. I kiedy już byłam w transie, prowadzonej hipnozie, bo wtedy możemy dokładnie dotrzeć do tego momentu, kiedy dane ograniczenie w naszych emocjach powstało, dotarłam aż do momentu urodzenia. Zdrowiłam tą małą Małgosię, przytuliłam, ukochałam ją. Potem rozmawiałam z moją mamą. Mamo, co się stało? Dlaczego było tak ciężko? Nie o wszystkim wiedziałam. Mama powiedziała, wiesz, bo rodziłaś się całą noc. To był bardzo ciężki poród. Okazało się, że byłaś owinięta pępowiną. Byłaś cała sina. Prawie nie żyłaś. Może 1 albo 2 punkty miałam, kiedy się urodziłam. I kiedy pielęgniarka mnie odebrała i podała lekarzowi, lekarz powiedział: co mi dajesz trupa? Młoda kobieta, która miała 20 lat, usłyszała coś takiego. Padła w straszne lęki, bo mnie od razu zabrano, żeby ratować mi życie. A ja dostałam przekonanie, pierwsze jakie usłyszałam, kiedy przyszłam na świat. Jesteś trupem. I wstydziłam się tego, bo przez wiele, wiele lat nie chciałam żyć. Budziłam się rano, mówiłam, Panie Boże, jestem gotowa, żeby umrzeć. I pomimo, że cieszyłam się życiem, wydobywałam z siebie tą radość, to gdzieś w środku czułam, że ja nie chcę żyć. Bo dostałam taki przekaz, jesteś trupem. I kiedy dowiedziałam się o tym od mamy, mogłam to w końcu uzdrowić. Uzdrowiłam to w hipnozie. Uzdrowiłam w tym głębokim doświadczaniu małej dziewczynki. To przekonanie i ta niechęć do życia była dla mnie naprawdę bardzo trudna, bo kiedy weszłam na drogę swojego rozwoju, kiedy weszłam na etap, jestem taka pozytywna, to
Jak może mi się nie chcieć żyć? Ja się naprawdę tego wstydziłam. Kiedy to uzdrowiłam i dzisiaj przed Wami, przyznaję, tak, przechodziłam taki etap, bardzo trudny etap w moim życiu, kiedy nie chciało mi się żyć, kiedy tyle osób mi mówiło, przecież masz takie fajne życie, tak fajnie się realizujesz. Bliskich mi osób, które wiedziały o tym, że wstaję rano i tak naprawdę mogę już umrzeć. Kiedy to uzdrowiłam, zupełnie inaczej, inaczej patrzę na życie, inaczej podchodzę do siebie i chcę mi się żyć. Każdego dnia, bez względu na to, jaki to dzień, uważam, że każdy moment jest cudem dla mnie i doceniam każdy moment w moim życiu, nawet kiedy wpadam czasem trochę niżej. Już wiem, jak sobie poradzić. Dlatego tak ważna jest ta praca z wewnętrznym dzieckiem. Oczywiście podczas tego, co Wam przygotowałam, może przyjść jakiś moment, o którym nie pamiętacie, nie znacie. Dużo łatwiej jest w takiej prowadzonej hipnozie, ale myślę, że również z tego nagrania możecie w pełni skorzystać. To jest niezwykle ważne, żeby to dziecko uzdrowić. To jest taka praktyka dla mnie codzienna. Codziennie rano wstaję i patrząc w lustro, witam się z sobą, mówię: kocham Cię, Małgosiu. Czasem kieruję uwagę do swojego serca, tam gdzie jest ta mała Małgosia. I co jest też niezwykle ważne w takiej pracy, uczymy się dystansować do emocji. Bo kiedy się pojawiają te trudne emocje, kiedy wpadamy w niskie poczucie wartości, w różne lęki, kiedy odczuwamy wstyd, poczucie winy, to przecież nie jesteśmy tą emocją. A kiedy pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, czyli jakby z drugą osobą, zaczynamy się dystansować do emocji, bo przecież nie jestem emocją. Ona się tylko we mnie pojawia z jakiegoś powodu. Jakaś sytuacja tą emocję we mnie wywołuje. I uczymy się tego dystansu. To jest niezwykle ważne w relacji z samym sobą, ale też jakże ważne w relacji z drugą bliską nam osobą, bo to przy niej najczęściej wychodzą te trudne emocje, bo to przy niej pokazujemy nasze lęki, nasze frustracje, naszą złość, nasz wstyd, nasze poczucie winy, reagując czasem agresją, krzykiem. I kiedy uczymy się dystansować do tego, co w nas się odpala w różnych sytuacjach, zaczynamy patrzeć z boku w takim: okej, Małgosiu, ale po co Ci to? Dlaczego właśnie teraz? I znowu kierujesz się do swojego serca, do tej małej dziewczynki, małego chłopca. Mówisz: okej, kiedyś coś dostałaś, usłyszałaś. Ja Cię kocham, jestem z Tobą. I to też nie chodzi o to, że to jest czyjaś wina, żeby zaraz obwiniać rodziców, dziadków. Oni wychodzą z dobrą intencją, oni chcą dla nas dobrze. Jeżeli podstawa, tak, przychodzimy na świat, to jest maleństwo, które jest pełne miłości, uśmiecha się, płacze tylko wtedy, kiedy potrzebuje jeść, kiedy ma mokrą pieluchę, bądź zwyczajnie coś dziecko boli, tak? Ale kiedy na przykład się rozchoruje, cierpi i rodzic też cierpi, bo chce pomóc. Nie działa jeden lek, drugi lek, pojawia się frustracja, pojawia się poczucie winy, pojawia się, co inni powiedzą, nie potrafię zadbać o swoje dziecko. Pojawia się w końcu złość. Czego się uczymy? Złości, wstydu, co inni powiedzą, lęku, nawet własne życie, bo odczuwamy emocje naszych rodziców, bierzemy je. Rodzic chce jak najlepiej. Rodzic chce, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy się dobrze czuli, żeby wrócił ten cudowny uśmiech maleństwa, które niedawno przyszło na świat. Ale też ma swoje kody, też ma swoje programy, też ma swoje przekonania i zwyczajne nawyki reakcji na dane sytuacje. Ja wiem, że to jest praca, żeby je zmienić. Ale kiedy wchodzimy tak głęboko i docieramy do naszego wewnętrznego dziecka, jest to niezwykle uzdrawiające. Z tego poziomu naprawdę wiele można zmienić, bo skoro nasz umysł jest jak komputer i wgrywamy te programy od początku naszego istnienia do tego komputera, to znaczy, że można je zmienić. Można zrobić delay. Oczywiście pamiętajcie, to jest proces, to nie jest wydarzenie. To po jednym nagraniu całe życie nasze się nie zmienia. Trzeba to praktykować. Odczujesz, praktykujesz. I kiedy robisz ten delay, wgrywasz nowy program, nową jakość swojego życia. Ale kiedy wgrywasz nowy program, niezwykle ważne jest, aby go
odświeżać, aktualizować. Jak? Właśnie tym, kocham Cię, dystansowaniem, zrobieniem sobie, kiedy pojawia się emocja, stop. Przyglądam się jej bez zakopywania pod dywan. To jest niezwykle ważne. Nie zakopuję pod dywan. Przyglądam się, stawiam się, widzę. Ok, lęk, ok, wstyd, ok, poczucie winy. Mam to. Nie żeby obrywało się naszym najbliższym, bo tu nie ma niczyjej winy. To są po prostu pewne nawyki, pewne programy, które niesiemy, które uaktywniamy w różnych sytuacjach. Ale mówimy sobie stop, dystansujemy się. I dlatego zachęcam Was do tej niezwykłej pracy z wewnętrznym dzieckiem. Nie będzie to tak jak na typowej hipnoterapii, kiedy pracujemy jeden na jeden, kiedy jest prowadzona rozmowa i docieramy do tych szczególnych momentów, ale myślę, że wykorzystacie to nagranie, że na tyle, na ile jest to w zgodzie z Wami, na tyle, ile macie tą przestrzeń, aby dotrzeć do swojego wewnętrznego dziecka, będzie to uzdrowione. Zapraszam oczywiście na pozostałe nagrania, które dla Was przygotowuję na kanale YouTube. Prowadzę kursy online, również na mojej stronie mleszczyńska.pl możecie znaleźć pozostałe nagrania, które przygotowuję. Jeżeli Wam się podoba, poproszę o łapkę w górę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, z miłością i zapraszam na mentalną relaksację. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Zrób wydech. Jeszcze raz weź głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze. Zrób wydech. I przenieś uwagę na swoje powieki. Poczuj, jak każdy mikromięsień rozluźnia się, a powieki stają się przyjemnie ciężkie. Poczuj ich przyjemny ciężar i to uczucie tego przyjemnego ciężaru swoich powiek przenieś na swoje ciało i poczuj przyjemny ciężar swojego ciała. Poczuj przestrzeń w swoim ciele, dookoła Twojego ciała. Usłysz dźwięki i zauważ, że dzięki nim rozluźniasz się coraz bardziej. I kiedy rozluźniasz się coraz bardziej, przenieś uwagę do Twojej głowy, tuż za Twoimi oczami. Połącz się ze swoją świadomością. I biorąc wdech, skieruj uwagę do swojego serca. Wdech, serce. Wydech, umysł. I z przestrzeni Twojego serca kierujesz się w przeszłość, w tył, do pierwszego dnia Twoich narodzin i pomyśl o tej wyjątkowej dacie, dniu Twojego narodzenia i powoli kieruj się w tę stronę, wstecz, w tył. Kiedy będę liczyć od 10 do 1, po prostu cofniesz się do tego momentu, kiedy mała dziewczynka, mały chłopiec przyszedł na świat. Zatem 10, wstecz, w tył, 9, lata mijają, 8, jeszcze dalej, z przestrzeni serca cofasz się, jeszcze dalej, 7, 6, 5, jeszcze dalej, w tył, wstecz, 4, 3, do tego wyjątkowego momentu, kiedy planety i gwiazdy
ułożyły się na swój wyjątkowy sposób, połączyły się, dając energię nowemu życiu, wyjątkowemu życiu. 2, 1, jesteś tam. To ten moment, wyjątkowy moment, kiedy przyszła na świat nowa, cudowna istota. I nie wiem, jak wyglądało Twoje przyjście na świat. To jest zupełnie nieistotne teraz, bo patrzysz na cud. Cud istnienia, cud życia, cudowną istotę. Popatrz na ten moment, kiedy ta mała dziewczynka, ten mały chłopiec jest już nakarmiony. Leży już spokojnie. Mama przytuliła to maleństwo, a Ty możesz podejść i popatrzeć na to wyjątkowe dziecko. Weź je na ręce. I zobacz, że jest perfekcyjne, takie jakie jest. Że jest wartością samą w sobie. Jest cudem, nowym życiem. W momencie, kiedy trzymasz na rękach to maleństwo, przytul je z miłością, z akceptacją, w pełnej obecności i powiedz kochancie. Jestem z Tobą. Zobacz, jak reaguje ta cudowna istota. Bądź w pełnej obecności z tym wyjątkowym dzieckiem. Idealnym, perfekcyjnym, taki, jaki jest. Przemierzając czas, bądź z tym wyjątkowym dzieckiem przez te pierwsze 7 lat. Ukochaj tego małego chłopca, tą małą dziewczynkę w tych wszystkich trudnych momentach, kiedy to dziecko potrzebowało wsparcia, przytulenia, akceptacji. Ja zamilknę na chwilę, a Ty powędruj swoją wyobraźnią, wspomnieniami do tych momentów, w których to maleństwo nie dostało wystarczającej ilości miłości, akceptacji, bądź czasem dostało za dużo słów, agresji, zbędnego dotyku. Bądź z tym maleństwem w tych momentach. Przytul. Powiedz, kocham Cię, jestem z Tobą i nigdy Cię nie opuszczę. Pozwól sobie na ten czas, teraz. I poczuj, jak Twoja obecność, Twoja miłość, Twoja akceptacja zmienia coś z poziomu komórek, z poziomu genów. Jak pewne programy, przekonania ulatują,
jak dzięki temu wzrasta poczucie wartości, pewność siebie. Są odrzucane lęki, złość, gniew, wstyd. Akceptujesz w każdej sytuacji, bez względu na to, co to dziecko zrobi, czy jest to mądre, czy nierozsądne, czy wręcz głupie. Jest ok. Wszystko, co zrobi, jest w porządku. Dlatego ukochaj to maleństwo w tych wszystkich momentach. Zwłaszcza do 7 roku życia. Jeżeli chcesz powędrować dalej, zrób to teraz. Ja zamilknę na chwilę, a Ty odwiedź swoje wewnętrzne dziecko, kiedy dorasta, jest nastolatkiem, a może potrzebuje wsparcia, kiedy ma 20 lat. Bądź z nim teraz. I zrób coś dużo więcej. Przenieś się z tą wyjątkową istotą w przestrzeń kwantową. Wejdź w jedność ze wszechświatem i naucz już z poziomu dziecka tą małą, wyjątkową istotę jedności z każdą istotą, aby poczuć nieograniczoną energię. Jak z tej energii w przestrzeni kwantowej w jedności ze wszechświatem odrzucacie ograniczające przekonania, programy, trudne emocje. Oczyszczasz swoją przeszłość i otwierasz się na przyszłość. W której uczysz to maleństwo nowej jakości swojego życia, kiedy ma w sobie to niezachwiane poczucie własnej wartości, pewność siebie, odwagę. Jest jak komputer, do którego wgrywane są różne programy, to właśnie w tym momencie, w tej wyjątkowej przestrzeni, powiedz to, co chcesz powiedzieć temu maleństwu. Bądź odważna, odważna. Pamiętaj, że jesteś wartością samą w sobie, wyjątkową istotą, która ma mnóstwo talentów, która może czerpać ze swojego potencjału i zrób to, a ja jestem z Tobą. Biorę odpowiedzialność za Twoje życie, zaopiekuję się Tobą i zrobię wszystko, żebyś była szczęśliwa, szczęśliwy. W tej przestrzeni, w polu nieograniczonych możliwości, pokaż to temu maleństwu. Przez Was życiodajna energia, wdzięczność za ten moment, za życie, za doświadczenia. Pozwól sobie na te doświadczenia, na życie, na spojrzenie, na swoją przeszłość.
zupełnie innej perspektywy, bo z tego miejsca serca wysyła sygnał uzdrawiania do Twojego umysłu, wysyła energię radości, szczęścia do wszechświata, a Ty budujesz najlepszą wersję siebie. I w tej przestrzeni podziękuj sobie i pokaż temu dziecku ten wyjątkowy dzień, w którym masz zachwiane poczucie własnej wartości, pewność siebie, odwagę, radość, wdzięczność, empatię. Poczuj to w ciele i pozwól, aby te uczucia wypełniało całe Twoje wnętrze, każdą komórkę, cząsteczkę i atom Twojego ciała z taką chęcią do wzrastania, do zdrowienia, do nowej jakości życia. Poczuj tą jakość. Jest w Tobie. Uruchamiasz ją z tej wyjątkowej przestrzeni w koherencji serca, w jedności ze Wszechświatem i podziękuj swojemu ciału, aby mogło unieść się do tego nowego poziomu Twojego umysłu. Podziękuj za swoją przyszłość, która już nigdy nie będzie Twoją przeszłością. Podziękuj za swoją przeszłość, która właśnie stała się Twoją mądrością. Podziękuj swojej boskiej części Ciebie, która pozwala Ci sięgnąć po to, co najlepsze, energii, która jest w Tobie, wokół Ciebie i stanowi powód Twojego istnienia. I podziękuj nowemu życiu, zanim się objawi, tak aby Twoje ciało, podobnie jak Twoja podświadomość, zaczęły doświadczać nowej przyszłości już teraz. Bo już dokładnie wiesz, że emocjonalny ślad wdzięczności oznacza, że zdarzenie miało miejsce, a wdzięczność jest ostatecznym stanem, który osiągamy po otrzymaniu. Dlatego zapamiętaj to uczucie nowego siebie, nowej siebie w całym swoim ciele. Naucz swoje ciało odczuwać pewność siebie, poczucie własnej wartości, odwagę, wdzięczność, radość, empatię, miłość. Kiedy wchodzisz w energię miłości, kochasz i akceptujesz siebie, również kochasz i akceptujesz innych. Poczuj tą wdzięczność. I powoli zacznij wracać do nowego ciała, nowego otoczenia i do całkowicie nowego czasu, nowej przestrzeni. W przestrzeni, której budujesz nową jakość swojego życia. I pozwól, aby cały proces zintegrował się w Tobie na bardzo głębokich poziomach nieświadomego umysłu i w ogromnej wdzięczności otwórz oczy.